zaproszonych gości i wszystkich sympatyków zespołu Pojana. Nadaje się zespołowi górali czadeckich Pojana tytuł honorowy ambasador powiatu dzierżyńskiego. Dumni na ziemi dolnośląskiej, że to wszystko czynicie i każdego dnia budujecie i starą tradycję i nową tożsamość Dolnego Śląska. Przyznał swoją nagrodę, której wysokość i tą plakietę pokazuje pani skarbnik. I ją teraz wręczymy. Państwo faktycznie jako ta ikona naszego powiatu, zespół ludyczny, zespół, który pielęgnuje piękną historię waszych przodków, naszych przodków w zasadzie, bo tutaj duża część ludzi ma tą krew górali czadeckich i w Dzierżoniowie, i w Piławie Dolnej, i w Minie, w innych miejscowościach, więc wielkie, wielkie podziękowania za to. Zespół Pojana. Jesteśmy dumni, życzymy godnie reprezentować nasz powiat. I cieszymy się, że was tutaj u nas mamy. Życzę wam przede wszystkim zdrowia i niesłabnącego optymizmu i radości z tego, co robicie. Mam przygotowaną tu wspólnie z panem wójtem taką pamiątkową plakietę z okazji 65-lecia. Po zakończeniu II wojny światowej zwartą grupą przenieśli się na teren Dolnego Śląska, zamieszkali w Piławie Dolnej. Tutaj pod przewodnictwem pana Jerzego Swancara, a potem pana Maksymiliana Juraszko przypominają i kultywują tańcem, śpiewem i strojami tradycje przodków ze Słowacji i Bukowiny. Ogromną przyjemność od 10 lat nadzorować, obserwować i współuczestniczyć w tym cudownym przedsięwzięciu pod tytułem Zespół Górali Czadeckich Pojana.
Warto i
chce się występować i działać do przodu. To, co widzimy, dzieje się, tak?